Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, postanowiłem, sprawdzając oczywiście komentarze pod ostatnim odcinkiem, że koniec jak na razie z zadaniami pobocznymi i wybieramy się w końcu na Wyspę Mgieł, tak jak sugeruje nam zadanie główne. Myślę, że zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo zadań pobocznych w ostatnim czasie i czas w końcu popędzić troszkę do przodu, bo wiem, że są też tacy z was, którzy niecierpliwią się pod tym względem. Dostanie się na Wyspę Mgieł wydaje mi się troszeczkę dziwne, wiecie, muszę wam pokazać jak to wygląda mniej więcej na mapie. Ogólnie te wyspy przed nami to jest Undvik i zaraz będziecie to dokładnie widzieć. To jest lokacja, z której dostanę się po prostu najszybciej, ale jeśli przeniósłbym się tutaj po prostu drogowskazem, a mogę to zrobić, to gra kazałaby mi wrócić niestety w te rejony wysp, na przykład tutaj, albo gdzieś tutaj po drodze, albo tutaj, i wsiąść w łódź i dostać się po prostu tutaj normalnie. No i nie wiem, widocznie jest to istotne fabularnie, więc ja wolę nie kombinować, tylko weźmiemy sobie prostą trasę, przepłyniemy tędy i dostaniemy się faktycznie tutaj. To jest ta fajna wieża, którą widzieliśmy z daleka, kiedy na Undvik płynęliśmy po raz pierwszy, myślę, że pamiętacie. Czekajcie, ja sobie jeszcze tylko wyznaczę miejsce, do którego mamy dopłynąć, czyli tutaj. O, i stąd już będę wiedział, jak się dostać dalej. A, czyli widzicie, źle bym płynął. To są jednak te wyspy. Tu mamy Undvik. Chwilę to zajmie, więc nie wiem, czym miałbym was zabawić w trakcie tej podróży. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli zrobię w tym momencie cięcie. I cóż, spotkamy się, kiedy już będę na miejscu. Okej, słuchajcie, dopłynęliśmy jakimś cudem w końcu. I gra powiedziała mi wyraźnie, że jest to jakiś moment, od którego już nie ma powrotu. Gra zasugerowała mi zrobienie nowego zapisu i tak dalej, i tak dalej. To też oczywiście poczyniłem, mam przynajmniej taką nadzieję. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się. Dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. No dobrze, i zobaczmy, co stanie się teraz. Czy ładuje się scenka? Ładuje się scenka wyraźnie. Droga na miejsce była naprawdę cholernie długa i nudna. Nie bardzo rozumiem, dlaczego miałem po prostu wziąć wyspę ze Skellige zamiast po prostu z punktu na Undvik albo przejść się tam pieszo, bo również chyba się dało. Dobrze, podążamy za świetlikiem. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie może zaatakować. Pozwólcie jeszcze na sam koniec, że wykonam sobie zapis gry. Na tym najstarszym zapisie, łącznik, nilfgaardzki łącznik. Z prostego powodu, w momencie kiedy dopływałem i pojawiała mi się na ekranie ta informacja o tym, żebym wykonał zapis jak najszybciej, bo to jest punkt zwrotny w fabule, atakowały mnie syreny i nie mogłem wtedy tego zapisu wykonać. Dobra, świetlik leci na lewo. Mamy za świetlikiem. Na wszelki wypadek będę mocno manewrował, bo nie wiem, czy gra przypadkiem nie będzie próbowała mnie wpakować na jakieś trudne tereny, na których mogę zniszczyć łódź. Leżeć. Dobra, nie ma jej. Ten świetlik, widzę, kurczę, popierdziela jak chce. Jest jakaś latarnia na górze. Czuję, że to jest nasz punkt. Że to tam będziemy zmierzać. Uciekła. Jest i przystań.
No, lokacja wygląda szczególnie ciekawie, musicie przyznać. No już, już, już. Jest to naprawdę mrocznie i upiornie, a te latarnie przyczepione gdzieś po boku drogi sprawiają, że czuję się troszeczkę jak w Dark Soulsach. Świetlik zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Zamknięte. Jest tam kto? Zaraza. Kto? Nie jest tam ktoś. Krzywdy. Otwórz. No i konspiracje szlak trafi. Na zdrowie. Czego tu szukasz? No, bądźmy bezpośredni. Szukam dziewczyny o popielatych włosach. Jestem Geralt. Jedźmy. Idź sobie. Szukam dziewczyny o popielatych włosach z blizną na twarzy. Pozwolicie mi wejść? Nie. Ilu was tam jest? Ilu was tam jest? A co prowadzisz spis powszechny? Jak pragnę zdrowia, ogarnijcie się, chłopaki. A ty tam za drzwiami, Geralt? Dobrze mówię? Tak, Geralt. Słuchaj, Geralt, przejdźmy do konkretu. Przeżyliśmy katastrofę morską. Kilku moich chłopaków zeżarły bestie. Aż w końcu znaleźliśmy schronienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw, więc mówi się, że jesteśmy nieufni. No, jakoś wcale się nie dziwię. Dobra, czego chcecie? Ta rozmowa za bardzo się przeciąga. Dogadajmy się jakoś. Jeśli to demon, to teraz będzie próbował nas zwieść. Nie jestem demonem. Przekonam was, że nie macie się czego bać. Niby jak? Poszukam waszych zaginionych towarzyszy. No dobra, to jest jakiś sposób. To uwierzycie, że nie jestem groźny? No, to nie będzie łatwe. Ale przecież powiedzieliście, że zeżarły ich bestie, więc come on. Trzech. Gdzie znajdę Ivo? Ten Ivo. Gdzie go szukać? Kretyn, uparł się, że przeszuka jaskinie na wschodzie. Nie zdołałem wybić mu z głowy tego pomysłu. Ten drugi? Gdzie szukać Gasparda? On powiedział, że nie możemy siedzieć i czekać na ratunek, tylko trzeba działać. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać statku. No i był w sumie chyba najmądrzejszy was, z was wszystkich. A ten trzeci? Gdzie poszedł Ferenc? Na zachód. Ponoć jest tam jakiś statek. Ferenc. To złota rączka. Myślał, że zdoła go naprawić. Dobra, to wszystko wiem. Staram się odnaleźć. Mam trzy lokacje. Do zobaczenia. Lecę w miasto, do zobaczenia wrócę z waszymi kumplami. Mam przynajmniej taką nadzieję. Do którego mi tu najbliżej? Do tego, z tego co widzę. Przynajmniej tak gra mi sugeruje. A gra mi chyba sugeruje pójście do latarni w pierwszej kolejności. Czy tędy da się przejść? Chyba niespecjalnie. Dobra, ale idę po GPS-ie. Faktycznie niebezpieczeństw tutaj cholera troszkę mają. Leżeć. Leżeć. Spieprzam. Nie chcę się z nimi walczyć. Chociaż może powinienem, bo jak gdyby, kiedy wbiję 25 poziom, będę mógł... O, lecą wszystkie za mną. Dobra, troszkę ich wybijmy. Bij, Geralt, bij, dziady, bij. Jedna została. Podejdzie zaraz do tego, do ataku. Dobrze. Jest okej.
Tu jest, ło, lokacja jednego z nich. Ło, Boże. By mnie powyginało. I to do niego się udamy pierwszego. To jest ten trzeci, który stwierdził, że naprawi łódź. Jest złotorączką. Dobrze. A ty gdzie wlazłeś? Na kamień, na górę. Człowiek! Ha! Nawet nie wiesz, jak się cieszę! No z tym człowiekiem to bym się, kurde, jakoś spotkałem szczególnie nie napalał. Przyjaciół. Chodź! Dobra! Już schodzę! A co ci dopiero? Wiesz, żałuję tylko jednego. Nie żyję. Świetne. Zaraza. Po prostu świetne. Dobra. Przyznam szczerze, że przez chwilę w głowie miałem taką wizję, że coś takiego się właśnie dzieje. Lecimy do latarni. Ta już blisko przed nami. Po drodze pewnie jeszcze jakieś patałactwo mi się rzuci pod miecz. A nawet nie. Już widzę, że jesteśmy przed wejściem. Pewnie w środku będą jakieś upiory albo coś w tym klimacie. Zobaczymy, czy koleś jeszcze gdzieś tam jest. Słychać go tam, pewnie się z jakimś sukubem zabawia. Strychulec w życiu. Albo jest piany. Hej, wstawaj. Sio, do budy mruczek. Wstawaj. Co się dzieje? Coś ty zajedę? Jestem Geralt. Podpytaj o Ciri od razu. Widziałeś może młodą, szarowłosą dziewczynę? Tutaj? Nie, nie widziałem. Dużo mnie omija, bo często śpię. Dobra, do przyjaciół. Przyjaciele prosili, bym odnalazł ciebie, Ferenca i Ivo. Niestety, oni już nie żyją. Widziałem, jak Ivo osaczają potwory, a Ferenc... Słyszałem jego przeraźliwy wrzask, a potem ryk potwora. Wracajmy do chaty. Będę cię chronił po drodze. Szkoda chłopaków, ale cóż zrobić. Chodźmy. Tylko ty nie spadnij z drabiny albo coś w tym stylu. Że cierpię na narkolepsję. To znaczy... Zasypiasz w dziwnych miejscach. Narkolepsja. Będę cię budził. No, to w drogę. Coś czuję, że uśnie tylko dotykając z drabiny. Nie, dobra, z lasu na dół. Tyle dobrego. Chodź. Strasznie dziwna choroba swoją drogą, co? Jeden leży. Drugiego wyczekamy. Drugi leży, chodź, idziemy. Śpisz? Nie, żyjesz, śpi. Nie śpi, chodź. Chyba sobie kpisz. Wstawaj, typie. Nie chcę do szkoły. Ja też nie chcę, wstawaj, idziemy. O Jezu, jakie to będzie nudne. Chodź. Wiesz cokolwiek o tej wyspie? Prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie. Tak bywa z zaczarowanymi wyspami. Myślisz, że jest zaczarowana? No jestem pewien, wyobraź sobie. W tym miejscu. Dobra. Jeszcze jakiś? Nie, już wszystko. Chodź, nie śpi. Idziesz? Idziesz, dobra. Tędy.
Jezu, małe to takie ledwo ponad trawę wystaje. Dobra, jesteśmy już blisko. No, wyłaź. Idziesz, nie idziesz, idziesz, dobra. O, jest bestia trzecia, dobra. To ja muszę sobie jaskółkę machnąć i grom i lecieć do akcji. Wow, 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 nawet nie zdążyłem stargetować. Co się dzieje? Dobra. Spadamy. I po raz trzeci. A z niego aż sobie wezmę rzeczy. Czemu by nie? Dobra, chodźcie, 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 tu jest trzeci, nie? Leży, żyje, wszystko jest okej? Jeden z trzech zaginionych. Szkoda, że nie żyje. No to jednego przynajmniej udało mi się doprowadzić. Wracamy. Chatka ma bardzo... A, dobra, to nie jest status chatki. To był status naszego towarzysza. Bez mały bug w tym questie, bo jak gdyby GPS kieruje mnie do towarzysza, a nie do chaty. Ale już jesteśmy chyba przy niej. Zdaje się, że to tutaj. Tak, to tutaj. Nie, 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 stary, wstawaj. Jeszcze mi tu coś przyjdzie zaraz i cię ubije. No że, no co się chodzi? No już. Co ci się dzieje ze stopą? Dobra. Wstał, idzie. A co ty robisz na tej dziwnej wyspie? Spotykam dziwnych ludzi. Dziwne krasnoludy. Idziesz czy nie idziesz? Chodź, Boże, co ty? Nie masz ochoty o tym rozmawiać? Nie bardzo. Przeprowadziłem waszego przyjaciela. Doprawdy? A nie się ode mnie? Nie śpi. Ja nie śpię. Tu Gaspar. Odsuńcie się, otwieram drzwi. Gaspar! Coś ty taki niewyraźny. Tam zaraz niewyraźny. Nie wyspały jestem. Co z pozostałymi? Jednego znalazłem w pobliżu legowiska potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. Cholera! Rabenik kazał mi pilnować tę pierdolę. To był jego siostrzeniec. Dziękuję za pomoc i przepraszam, że ci nie ufałem. Ech, wszystko nie tak. Co my teraz poczniemy? Poza tym, że umrzecie? Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś znaleźć. Szarowłosą dziewuszkę? No i w końcu przechodzimy do konkretów. Przykro mi. Co przykro ci? Odsuńcie się, dobra, pewnie jest w środku. Jest zimna i leży bez ducha. Nic nie mogliśmy zrobić. Zaczekajmy przy łodzi. Wchodź, Geralt, nawet się nie zastanawiaj.
Ciri nie wygląda na szczególnie bladą, co prawda, ale zakładam, że Geralt usłyszałby cokolwiek, bicie serca, czy coś w tym stylu, wiecie, jakie on ma zmysły. Nie, ja w sensie nie wierzę w to, że ona nie żyje. Pewnie, nie wiem, podała sobie jakąś truciznę spowalniającą procesy życiowe. Czy ten świetlik był tym elementem? O. Więc to sama Ciri zaprowadziła Geralta do siebie. Ale piękne sceny nam tu dzisiaj fundują. No i cóż, to oznacza, że zaliczyliśmy kolejny, bardzo istotny etap gry. Widzę, że nauki Vesemira nie poszły w las. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu. Ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. A, tak, powtarzam to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po Kuroliszku ze spalni. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji, nie ma o czym mówić. Za to ta twoja to całkiem ładnie się zagoiła. A Valach zrobił dla mnie specjalne maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. No właśnie, odczarowaliśmy go. Jest tam, gdzie zabieram ciebie. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz? Nie, nie żartowałbyś z czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? A Valachowi? Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Czemu właściwie ci pomaga? Czemu właściwie Avalach ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą, o co innego mogłoby chodzić? Avalach uczył mnie ją kontrolować i pilnował, żeby nie wpadła w ręce Eredina. A czego chce od ciebie Eredin? O co chodzi Eredinowi? Czego on od ciebie chce? Tego, co wszyscy. Mojej mocy. Jego światu grozi zagłada i Eredin wpadł na genialny pomysł, że najedzie nasz. Ale sam oczywiście nic nie wskóra, potrzebuje armii. Tyle, że przedostanie się tu razem z tysiącami innych Enel przerasta możliwości jego nawigatorów. Za to nie przerasta twoich. Właśnie. A jeśli przy tym zginę, cóż, wliczy to w koszty. Dobra, jak zaczęła się wasza podróż z Avalachem? Rozumiem, że musimy o to wszystko wypytać. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować z Avalachem? Odkąd zostawiłam ciebie i Jen na wyspie Jabłoni, a Radin i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Avalach. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eredin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. I co to był za świat? Co to był za świat, ten, w którym Eredin nie mógł was znaleźć? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno, za to każdy miał mały statek powietrzny. Nawiązanie do cyberpunka. Nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. Jestem pewien. Tak, to było nawiązanie do cyberpunka. Oj, Redzi. Dobra, to dlaczego wróciłaś? W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że Dziki Gon zgubił mój trop na dobre. Że jest już bezpiecznie. Poza tym chciałam was odnaleźć. Ciebie i Yennefer.
Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na oślep. Niech opowie, to będzie mu pewnie ciekawe. No to mi opowiedz, jak to było. Po kolei. Jak tylko pojawiliśmy się na Artskellig, Aredin od razu nas namierzył. Jego jeźdźcy nas osaczyli. Myślałam, że to koniec. Ale okazało się, że Aredin ma inny plan. Wyciągnął filakterium i odkorkował je. Nagle wszystko spowiła mgła, a Valach zaczął się dusić. To wtedy Aredin rzucił klątwę, która zamieniła Avalacha w Umę? Mhm. Wtedy. Nie chciał go zabijać, tylko upokorzyć. Ale Avalach nie poddał się bez walki. Rzucił zaklęcie, które spustoszyło szeregi żołnierzy Gonu. I przy okazji połowę lasu na Artskellig. Ale też dało nam czas na ucieczkę. Avalach otworzył portal, skoczyłam. Miał być tuż za mną, ale chyba przez tę klątwę coś poszło nie tak i nie zdążył. Tak czy siak umówiliśmy się, że gdyby coś poszło nie tak, spotkamy się w jego kryjówce, w Velen. Wiem doskonale. Udało wam się spotkać? Nie. Przeszłam przez portal i zamiast do kryjówki Avalacha wpadłam w sam środek krzywuchowych moczarów. Ledwie uciekłam od wiedźm. A potem był Baron. Wiesz, że wziął mnie na polowanie? I ubiłam dzika mieczem. Słyszałem. W sumie to był przypadek. Tego dnia w ogóle nie chciało mi się jechać na to polowanie, ale głupio mi było odmówić. Nie wzięłam żadnej sensownej broni. Nie miałam zamiaru jej używać. Chodziłam tylko po lesie i oddychałam świeżym powietrzem. Aż nagle usłyszałam dziwny dźwięk. Dzik cię zaatakował. Był wielki jak tur i szarżował prosto na mnie, a ja miałam tylko miecz. Musiałam sobie jakoś radzić. Świetnie ci poszło. Ludzie Barona do dziś to wspominają. To byli prości żołnierze, ale dobrze się z nimi dogadywałam. Szkoda, że musiałam stamtąd uciekać, ale nie chciałam im ściągać na głowy dzikiego gonu. Poza tym wiedziałam, że klątwa postępuje, więc zamiast szukać Avalacha, postanowiłam znaleźć ciebie i Jen. A Skurwiel Junior? To jak to się stało, że trafiłaś do Juniora? Nie mogłam was znaleźć, a potrzebowałam kogoś, kto byłby w stanie naprawić filakterium. Zwykli rzemieślnicy nie wchodzili w grę. To musiał być ktoś, kto włada silną magią. Jaskier wziął sobie za punkt honoru, żeby mi pomóc. Zorganizował spotkanie z jakimś czarodziejem, ale okazało się, że to pułapka Straży Świątynnej. Nic mi o tym nie mówił. Pewnie nie chciał cię denerwować. Potem się dowiedzieliśmy, że Straż regularnie urządzała takie prowokacje, żeby złapać kolaborujących z czarodziejami. Stało się oczywiste, że musimy znaleźć inny sposób. Wtedy Jaskier powiedział, że jest w Nowigradzie człowiek, który może więcej niż inni. I na pewno ma dojście do kogoś, kto może naprawić filakterium. Skurwiel Junior. Czułam, że to nie jest najlepszy pomysł, ale byłam zdesperowana. Nie miałam wyboru. Przeczucie cię nie zawiodło. Skurwiel to nie był najlepszy materiał na wspólnika. Ten cholerny prosak ubzdurał sobie, że go oszukaliśmy. I porwał Dudu. A wy go odbiliście i uciekliście na Wyspę Świątynną. Świetny pomysł. Nie było czasu się zastanawiać. Po prostu wialiśmy przed siebie. Nawet się nie zorientowałam, kiedy strażnicy zapędzili mnie w kozi róg. Wiedziałam, że muszę zniknąć. Natychmiast. I wtedy przeniosłaś się na Skellige. Wybrzeże Hindersfjall to było pierwsze przyjemne miejsce, jakie mi przyszło do głowy. Kiedyś pływałam tam z Hjalmarem. Czyli to w zasadzie był przypadek, że tam wylądowałaś. Myślałam, że się tam umówiliście z Avalachem. Nie, on po prostu poczuł, że użyłam mocy. W takiej samej zasadzie Aredin potrafi wyczuwać, gdzie jestem. Zresztą właśnie dlatego niedługo potem pojawił się tam ze swoimi jeźdźcami. I znowu wszystko potoczyło się szybko. Lofoten, atak Gonu, ucieczka. Następne, co pamiętam, to sny. Tylko sny.
Co ci się śniło? Bo ja miałem ostatnio same koszmary. Ja w większości też. W jednym czaił się na ciebie stwór, który wyrósł z martwego dziecka. No, to było okropne. Ale były też miłe rzeczy. Na przykład siedzieliśmy przy ognisku i piliśmy dobre wino, a wszędzie wokół ludzie tańczyli i śmiali się. To podoba mi się znacznie bardziej. Mnie też, ale i tak zawsze wszystko kończyło się w jakiejś wieży. O czym bym nie śniła, w końcu zawsze i tak wchodziłam do wieży. Znasz tę wieżę? Wiesz, gdzie jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony było w niej coś znajomego i przerażającego. Była surowa i martwa, ale jednocześnie czułam, że muszę wejść do środka. Udało ci się? Nie. Zawsze kończyło się na poszukiwaniu wejścia. A ostatnim razem, zamiast wieży, zobaczyłam twój siwy łeb. Gdyby nie ta blizna nad okiem, myślałabym, że to dalej sen. Ja się bałem, że nie żyjesz. Spotkałem tu kilku krasnoludów, którzy próbowali cię obudzić. Mówili, że jesteś lodowata i nie oddychasz. A jednak przyszedłeś. Kto by tam słuchał krasnoludów? A propos, pewnie już się niecierpliwią. Zbierajmy się. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Kermoren. Konno. Racja. Lepiej podróżować w konwencjonalny sposób. Chociaż przez portal byłoby szybciej. To w mgnieniu oka ściągnie Eredina. Wolę nie ryzykować. Poza tym nie cierpię portali. No, bardzo fajne sceny. Bardzo ładno, ładnie to wszystko tu wygląda. Co, odpłynęli? A, to gnoje. Słuchaj, musimy coś wymyślić, żeby... Oh, fuck. Tego się nie spodziewałeś, co? Portal. Teraz już na pewno portal. Zabierz nas stąd. Będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Będą wiedzieli, jak mnie znaleźć. Już to wiedzą. Ciri, zabierz nas do domu. Ale się wkopali. Znaczy, i tak dążyliśmy do tego, tak? I tak dążyliśmy do konfrontacji w Kermoren. Po prostu przyspieszymy troszeczkę pewne sprawy. Mam nadzieję, że wszyscy są już tam gotowi i czekają na nasze przybycie. Kurde, myślicie, że od razu rozpocznie się walka? Bo ja autentycznie w tym momencie jeszcze nie jestem gotów. Podejrzewam, że się rozpocznie. Dobra, załadowało się. Co się dzieje? Ja już chcę wiedzieć. Nie spodziewałem się, że tak ten odcinek się dzisiaj szybko rozkręci. Myślałem, że to chwilę potrwa. Jest zaniepokojona wyraźnie. I oczywiście nie bez powodu. Dobra, teleportują się. No wiem, stęskniłaś się za tym miejscem. Idź przytul Wesemira. Jen już nas z góry upatrzyła, czy jeszcze nie? Witaj, maleńka. Ciri! Ciri! Córeczko, ależ ty wypiękniałaś.
Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy. Takich was zapamiętałam. No, ale fajne momenty. Kurde, cieszę się. Autentycznie. Co? Nie. Siostrzyczko. No, dzięki. Dzięki, Jen. Naprawdę dzięki. Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc. A Wallach wypoczywa w wieży. Nadal z nim źle. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka. Podsumujmy to jeszcze może jednym dobrym słowem na sam koniec, bo zaraz i tak będziemy musieli brać się do roboty. Dobrze was znów widzieć. Chcecie chwilę dla siebie? Przepraszam, nie chcieliśmy cię. Wiem, po prostu pytam. Chcecie chwilę dla siebie? Triss chyba jeszcze nie bardzo wie, co się dzieje między mną a Jen, prawda? Ja myślę, że powinniśmy jej to sprostować. Jeśli naprawdę nie masz nic przeciwko. Nieźle to przyjęła. Albo chcę, żebyśmy tak myśleli. Długo cię tu nie było, co? Za długo. Jak komnata gościnna? Coś się zmieniło? Łóżko. Łóżko się popsuło. Nie szkodzi. Możemy spać na podłodze. Rozłożymy sobie skóry i... Ja myślę, że nie będzie na to czasu, wiesz? Lepiej już chodźmy. No cóż, ja myślę, że możemy spodziewać się przybycia przeciwników już w czasie najbliższym. Jakbyś tu ustawić, żeby było ładnie. Tu wszędzie jest ładnie. O, tak jest pięknie w ogóle. Dobrze, słuchajcie, to wszystko na dziś. Wydarzyło się naprawdę dużo. Jestem bardzo ciekaw, co będzie się działo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa.